Cześć, siemanko. A sypie wapno, zobaczcie, jeszcze cieplutkie. Poparuje wszystko. Fajne, nie? Czarne. Dla tych, co nie wiedzą, to jest kreda. A szczegółowo czarna kreda. Kreda jeziorna z humusami. Taka ta warstwa jest organiczna też. No jest to trochę droższe od zwykłego wapna, ale ponoć jest lepsze. Zobaczymy. No, ma te humusy w sobie, to też jest jakiś plus, bo ma te humusy i wzbogaci nam tą ziemię, nie? To jest pszenica po rzepaku, posiana bezorkowo. Ładna pszenica, nie? Ładnie wygląda. No ale kurde macie, chwasty się przybiły. Było opryskane bokserem. I tam jeszcze inne. No ale było sucho. A że tu nie było orane, to jednak ten rzepak był na różnych głębokościach. I ten głębiej co był, co wrzeszę, to miał wilgoć. A ten na powierzchni, co był, o, widzicie, miał sucho, teraz dostał wody i wzeszedł. No, trzeba będzie zrobić poprawkę na tym polu, na chwasty, na wiosnę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, co do tematu wapnowania. O, tu widać, jak to leży, widzicie? Takie czarne coś. Jakby to było białe, to by było widać tego na polu, a że to jest czarne, no to tego nie widać. No. Rozsiewacz kupiłem, nie wiem, 2 lata temu za jakieś tam parę stówek. Poremontowałem skrzynię przekładnie i tylko służy mi do wapna do wysypywania, bo ma tutaj ten ślimak i nie mieli to wapna, tylko ładnie podaje. No i sypię sobie ją po pszenicach, po jęczmieniu na wierzch, żeby się ładnie przez zimę wprowadziła nam do gleby. No i ładnie to wszystko zaczęło działać. Zobaczcie, fajnie widać, dokąd sypie, widzicie? Jest zboże, jest takie oschronione troszeczkę i jak to sypie, to tą wodę zbija, więc widzicie, dokąd jest fajnie posypane, tak się mówi, wszystko tak fajnie widać. Akurat się fajnie dorzuca. O! Widać, dokąd leci. Gdzieś dotąd. Musimy zaraz kolejną ścieżkę, czyli się zazębia. Już jestem, to wam pokażę, jak wygląda poplon zimowy. Zobaczcie, jaki był mróz. Słonecznik był bardzo wysoki. Zobaczcie, jaki był wysoki słonecznik. Przyszedł mróz, szybko ścięło go, ale go wzięło, no fajnie. Ładny system korzeniowy zrobił. No, tak wygląda poplon. Zobaczcie, groch też już usiadł. Tylko jednak był duży. Gorczyca tylko została, nie? No, ten poplon ma stać do marca. To jest poplon zimowy. Zaorane pole i posiany poplon. No i lecimy tutaj też z wapnem. Z kredą. Będzie tutaj kukurydzka. Przyjdzie ta leżówka na wiosnę i będzie kukurydzka. No, także tak to wygląda.